Planowałyśmy od początku otworzyć bawialnię. Stwierdziłyśmy, że będzie Małpi Gaj, czyli to urządzenie. Będziemy miały dla dzieci starszych konsolę, żeby mogły sobie zająć wolny czas, piłkarzyki, trampolinę dla małych dzieci, bo w Dębnie jest dużo dzieci, a nie ma miejsc takich, gdzie... Planowałyśmy od początku otworzyć bawialnię. Stwierdziłyśmy, że będzie Małpi Gaj, czyli to urządzenie. Będziemy miały dla dzieci starszych konsolę, żeby mogły sobie zająć wolny czas, piłkarzyki, trampolinę dla małych dzieci, bo w Dębnie jest dużo dzieci, a nie ma miejsc takich, gdzie rodzice mogą spędzać czas z małymi dziećmi. Pierwsze co to, żeśmy oglądali lokal i na podstawie tego lokalu zaczęliśmy robić ten biznesplan. Tworząc projekt naszej spółdzielni, naszej bawialni przede wszystkim, oczywiście powstały też wątpliwości, czy to przejdzie, czy to się uda. Więc postanowiłyśmy zrobić sobie ankietę w naszym mieście. Dostaliśmy 84 tysiące na rozwój naszej działalności, bo dużo pieniążków wsadziliśmy w ten remont, bo tutaj było strasznie, była tragedia, była wymiana okien, była wymiana drzwi. Po kolei praktycznie od podstaw robiliśmy ściany, bo rozpadały się, rozlatywały, puknęły młotkiem, to odleciało. I większość rzeczy została zamówiona przez internet, a część rzeczy kupiliśmy na miejscu. W promieniu 100 km od naszej miejscowości takiej trampoliny nikt im Małpiego Gaju nie ma.